Witam Państwa najserdeczniej. Ten odcinek myśli niepoprawnych dotyczących podatków i prawa podatkowego wraca do zagadnień dogmatyki przepisów prawa. Ta dogmatyka jest nam bardzo potrzebna. Tak naprawdę w ogóle czytając przepisy podatkowe, przede wszystkim nawet nie do końca uświadamiając sobie, Posługujemy się ową dogmatyką. Dogmatyką, czyli ustaleniem treści gramatycznej oraz no w sensie dosłownym dogmatycznej. Tak jak to wynika z tego słowa, tego co tam w tym przepisie jest napisane. I przez tą dogmatykę poszukujemy normy prawnej. No Bo wiadomo, nie nawet ci wszyscy, nie wszyscy którzy odróżniają przepis prawa od normy prawnej. To tak naprawdę intuicyjnie to robią. Po co czytamy przepisy podatkowe? No, żeby wiedzieć, co nas obowiązuje, albo jakie mamy uprawnienia. Teraz na przełomie roku podatnicy tam usiłują zrozumieć, jakie są prawa i obowiązki związane, chociażby taki drobny, króciutki przykład związany z kasami rejestrującymi, które od 1 stycznia część podatników musi. Zastosować w formie wymienić na tak zwane kasy online. No i podatnicy czytają przepisy po co? No, żeby odpowiedzieć chociażby sobie na pytanie, czy jeżeli kupią kasę 2 stycznia, czy jeszcze będą mieli prawo do ulgi, czy też muszą tą kasę mieć, chociaż nie zaewidencjonują tego dnia nic, ani jednej transakcji już 1 stycznia. I odpowiedź na to pytanie, jaka jest norma prawna, jest poszukiwana w treści przepisu prawa, czyli w dogmatyce tego przepisu. Ja wiem, że słowo dogmatyka jest y, trochę jest unieważnione, to, to, jest, to, to jest niepoprawne słowo, źle brzmi. Czyli dogmatyczny stosunek do przepisów w Polsce nie ma najlepszej. Opinii, ale tak naprawdę to jesteśmy wszyscy dogmatykami, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, i nomen, omen oszukujemy tego od władzy. Chcemy, żeby władza też tak samo czytała przepisy i trzymała się ich treści, bo na Boga jedynego, nic innego nie możemy zrobić, no bo my nie wiemy o co chodziło. Poecie, kiedy to pisał, nie wiemy. wiemy również, że. Ten, kto będzie później te przepisy interpretować, będzie miał władzę nad nami on może chcieć nam narzucić inną wersję normy prawnej w stosunku do tej, którą myśmy odczytali z owego, owego, owego dogmatycznego przeczytania przepisów. Wiemy również, że sądy poprawiają same tą twierdzą, że się zajmują poprawianiem. Nieudolnego ustawodawcę, wydają wyroki prawotwórcze, katastrofa, ale trudno. Mamy z tym do czynienia i boimy się tego, dlatego wiemy, co się dzieje w ogóle z tą, tak zwanymi interpretacjami indywidualnymi, kiedy no, tam no, przepis jest raczej pretekstem dla wyrażania swoich własnych poglądów, a nie jego, jego poszanowaniem. Bo czymże. Jeżeli mówimy o poszanowaniu prawa, no to zacznijmy od szanowania przepisów. Przepisów takimi, jakimi one są, bo władza mówi do obywatela przy pomocy przepisów, a treść normy prawnej, no to obywatel sobie na podstawie tych przepisów ustali. Wiemy, że również tych treści jest wiele. Jesteśmy Różnimy się w poglądach prawnych, i to już też powoli, ale zaczynamy też rozumieć, że jest, mamy pluralizm poglądów prawnych, wolność co do ich formułowania, i zwłaszcza wolność co do formułowania poglądów co do treści normy prawnej, i nikt z nas nie jest w tym lepszy. Możemy się przekonywać, możemy stosować określone sposoby rozumowania, ale w istocie zawsze wracamy do dogmatyki, tam, gdzie mamy do czynienia z przepisem prawa stanowionego. I to, co bym wyciągnął jako wniosek z tego dotychczasowego rozumowania i co jest też odpowiedzią na pewną, na te wszystkie nasze niepokoje i strachy związane z tym, że z pewną nonszalancją władza odnosi się do przepisów, często uważa je, że to ona rządzi, ta władza wykonawcza i sądy rządzą, że tak naprawdę to one są tą, tą autoryzacją poglądów co do treści normy prawnej, którą można wywodzić nie tylko z owej dogmatyki, oczywiście to jest prawda, no ale tam, gdzie przepisy są szczegółowe, to przede wszystkim należy posługiwać się ową dogmatyką. Po co, dlaczego, po co ten jaki tu wniosek jest istotny Idzie przede wszystkim o zamiar zamiar którym kieruje się obywatel czy obywatel miał zamiar podatnik szerzej podmiot prawa podatkowego miał zamiar naruszyć prawo czyli chciał działać zgodnie z prawem zgodnie z tą normą którą uznał za prawo czy też no, miał do tego prawa stosunek co najmniej nonszalancki, albo go nawet w rzeczywistości nie znał. A wiemy, że nieznajomością przepisów prawa, no, nie bardzo się możemy zasłaniać, bo to jest legis, ignorancja legis, czyli przepisu prawa. No, nie możemy powiedzieć, że nie znaliśmy, chociaż możemy się różnić w poglądach co do jego, nawet treści tego przepisu, treści, a ja już nie mówiąc o treści normy prawnej. Stąd się biorą te dupochrony, ja wiem, że słowo jest niewłaściwe, więc już tłumaczę, czyli dowody postępowania, często pracodawcy, którzy no, mają ograniczone zaufanie nawet do tego, czy pracownicy przeczytają te przepisy, a wiedzą, że możemy się różnić wewnętrznie w samej firmie na co do treści przepisów, a już nie mówiąc co do treści norm prawnych, wydaje się te instrukcje wewnętrzne które nakazują, a często bardzo w sposób lakoniczny opowiadają, to jest ten Talmud wewnętrzny, czyli opowiadają treść przepisów, nawet nie normy, tylko treść przepisów. Po to, żeby ten przekaz ujednolicił, ułatwił przede wszystkim stosowanie, stosowanie prawa, ułatwił ustalenie normy prawnej przez tego, który będzie ją Formułował w tej sprawie, w której musi, a przede wszystkim, żeby było wiadomo, że zamiarem właściciela, zarządu było to, aby prawo było przestrzegane. I co mogę zrobić więcej? No, mogę powiedzieć, że, że polecam Ci, pracowniku, znajomość przepisów. Skoro nie jestem pewny, czy, jego, czy przeczytasz, czy zrozumiesz, to ja Ci opowiem, co jest w tych przepisach. A ty na podstawie tej opowieści, nie okładając się z lewej i z prawej strony dziennikami ustaw, będziesz stosował te, stos, sformułujesz normę prawną i jest polecone ci jej sformułowanie, a następnie będziemy, ja będę działał, bo ty działasz, ty jesteś moimi, moimi rękami, ty będziesz działał. Ja twoimi rękami nie będę naruszał prawa. No i dochodzimy do bardzo ważnego wątku. A jeżeli y, później, za lata, y, zderzymy się z poglądem przeciwnym, czyli władza, władza wykonawcza będzie miała zupełnie inny pogląd co do treści normy prawnej, a także, aż nie mówiąc o sądach, które jeszcze będą miały inny pogląd co do treści normy prawnej i powiedzą, nie, nie, ty wadliwie, in, wadliwą stosowałeś, wadliwą wykładnię, wadliwą, bo ja mam inną, prawda? Nie wchodzą w tym momencie w spór, spór co do zasadnościowego zarzutu. No to wtedy my wyjmiemy tą instrukcję wewnętrzną i powiemy, nie chcieliśmy naruszać prawa, nie działaliśmy w złej wierze. A przede wszystkim nie działaliśmy po to, nawet w zamiarze ewentualnym, aby działać. Nie braliśmy pod uwagę, że możemy działać niezgodnie z prawem, bo prawo stosowaliśmy, pojmowaliśmy w taki sposób, jakim pojmowaliśmy wtedy. I wtedy je zastosowaliśmy według naszej wiedzy. I to jest ten ważny dowód. On coraz częściej przebija się w sporach, nie tylko prawnokarnych, ale również prawno-podatkowych, gdzie pojawia się owo szacunek do wątek szacunku dla poglądu prawnego, który co prawda jest sprzeczny z tym, co później powiedziała władza na temat treści normy prawnej, ale który był zastosowany w dobrej wierze. I stąd też. Nie przesadzając, nie przeceniając znaczenia tego rozwiązania. Przecież nie zapamiętamy, jak było, i te wszystkie szczegóły są zbyt hermetyczne, aby w ogóle obciążać pamięć, a to jest dowód. Wiemy, że nie jest prawdą, co było, prawdą jest to, co jest w materiale dowodowym, czyli mamy do czynienia z ową prawdą formalną, która zwłaszcza w podatkach jest szczególnie ważna, bo to, co się toczy, co jest przedmiotem sporu, to, są, to jest historia, historia prawie zapomniana. I stąd też warto w ten sposób postępować po to, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo prawne a przede wszystkim mieć dowód, zarazem dowód, a zarazem niejako argument, że działaliśmy w przekonaniu, że nie naruszamy prawa, a ten subiektywny stosunek do prawa nawet inaczej odczytanego, a przede wszystkim inaczej odczytanego niż władza ma naprawdę istotne znaczenie. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam najserdeczniej i zapraszam na kolejne odcinki myśli niepoprawnych dotyczących prawa podatkowego i podatków. Dziękuję bardzo za uwagę.